잠시만요. 아, 이제 감이요. Nie wiem, uprzedziło mnie, że jest nagrywany. O, jest Kamila. Okej, okay. Cześć jeszcze raz. No to najpierw chciałabym, żebyście się przedstawiły, powiedziały coś o sobie, gdzie też mieszkacie, gdzie pracujecie. Zapraszam. Monia? Dobrze. Nazywam się Monika Kalinowska-Cisło. Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w Łodzi. Mam swój prywatny gabinet psychologiczny, psychoterapeutyczny, a oprócz tego razem z Agatą właśnie prowadzę Łódzkie Centrum Gestalt. No to ja powtórzę część z tych rzeczy. Nazywam się Agata Westphal. Również mieszkam i pracuję w Łodzi. Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Przez kilka lat pracowałam jako psycholog. Teraz pracuję jedynie w swoim gabinecie psychoterapeutycznym i właśnie z Moniką. Bardzo się cieszę. Mam przyjemność prowadzić Łódzkie Centrum Gestalt. No właśnie, tak sobie pomyślałam, że może, bo już zaczęłyście trochę mówić o centrum, opowiecie trochę, jak się poznałyście, jak to w ogóle się zaczęło między wami, ta historia. Historia się zaczęła zupełnie, znaczy zaczęła się od psychologii właściwie, bo myśmy studiowały razem. Ale byłyśmy blisko, jak studiowałyśmy razem. Mijałyśmy się na korytarzach po prostu i wiedziałyśmy o sobie, że istniejemy. Tak, dokładnie. A potem właściwie to nas złączyły nasze starsze dzieci, bo poszły do jednej szkoły i do jednej klasy. Więc żeśmy się spotkały na rozpoczęciu roku szkolnego. I od tego momentu jakoś to... Ja byłam w takim momencie swojego życia, że szukałam bardzo swojej drogi, bo nie pracowałam i Monika stanęła jakby po tych latach zupełnie tak niespodziewanie rzeczywiście i ten kontakt nawiązałyśmy i ja czuję, że Monika była dla mnie przewodniczką przez lata. Na zasadzie takiej, że ja szukałam drogi, szukałam dla siebie możliwości jakby rozwoju po studiach psychologicznych, po długiej przerwie od studiów. I pamiętam, jak Monika do mnie powiedziała: Agatka, idź na gestalt. Ja nie mając za dużego pojęcia w ogóle, o czym ona do mnie mówi, ale mówi, przecież ma doświadczenie, to poszłam. I potem co jakiś czas albo mówiłam, że ten gestalt to przez Monikę, albo dzięki Monice. A ja wtedy byłam totalnym, bo w takim oszołomieniu, bo ja wtedy w ogóle zaczynałam w ogóle wtedy staż gestaltowski, więc dla mnie to też był absolutny początek. Więc taka byłam trochę na fali tego wszystkiego i mój entuzjazm się ewidentnie tobie, Agata, udzielił, z czego się strasznie cieszę. Tak, ale ja też mam takie poczucie, że tak Monika był. No właśnie przez lata jakąś tam była dla mnie przewodniczką, bardzo korzystałam i uczyłam się i chciałam tego i tak miałam takie wrażenie, że przez te lata gdzieś jak spotkałyśmy się, Monika też zaproponowała mi prowadzenie Łódzkiego Centrum Gestalt, które już istniało, miałam takie wrażenie, że dochodzę do ciebie, że jakby z tego przewodnictwa robi się partnerstwo i mam takie wrażenie, jest dla mnie naprawdę bardzo poruszające, że teraz jakoś idziemy koło siebie. Tak, tak. I dzięki tobie, już nie przez. No, nie, to jest absolutnie niezmiernie cenne dla mnie, że ja czuję, że to jest nie tylko współpraca, ale też przyjaźń. I tak sobie myślę, że też gestalt tutaj odegrał dużą rolę tak naprawdę, nie? To jak to nasze podejście, nasz nurt pracuje, myślę sobie, że też bardzo budowało naszą relację. No a teraz jest tak, że właściwie prowadzimy UCG od 5 lat wspólnie, dobrze ja liczę? Jakoś tak chyba. Chyba nie. Dzieło. Nigdy się możemy doliczyć. Wydaje się, że to już tak trwa i trwa. No w każdym bądź razie to, co się dzieje, to to, że jakoś chyba obie mamy taką intencję, żeby dawać możliwość ludziom do rozwoju takiego szeroko pojętego,
na razie to kierowane jest głównie do psychoterapeutów, ale też myślimy o takich osobach, które po prostu chcą rozwoju osobistego, swojego własnego, nie? Dzięki, że zaczęłyście ty, Agata, szczególnie mówić, kim też dla siebie jesteście, bo to jest też jakoś tak mnie ciekawi, że no właśnie, czy to jest tak już trochę zaczęłyście o tym mówić, ale że tak rozumiem, że to nie jest tylko takie partnerstwo biznesowe, tak to nazwę wąsko, tylko że to jest też przyjaźń, która was może, nie wiem, czy się połączyła, czy się rozwinęła też dzięki tej współpracy? Coś jeszcze byście trochę powiedziały, czy nie wiem? Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, przyznam szczerze, jakby, no chyba to jest też jakby zasługa gestaltu, ale nie wyobrażam sobie pracy zawodowej bez relacji osobistej. I to jest moja nauka z tych lat współpracy z Moniką. Tak, no nie mam wątpliwości, że jesteśmy blisko bardzo ze sobą i że to jest coś, co bardzo pomaga, co no w zasadzie nie ma konfliktu, bardzo się szanujemy, uznajemy swoje odmienności, szukamy rozwiązań. Też nie mamy, też jakoś to, co dla mnie było ważne od początku, to jakiś rodzaj po prostu tu i teraz i tego, co właśnie jest w pasji tu i teraz, że nie było planów na i cały czas nie ma, że będzie wielkie centrum, że będzie, nie wiem, było tu i teraz, zróbmy warsztat, a zróbmy 3 warsztaty w roku, a może napiszemy do tego. I to po prostu tak, to tu i teraz robi się coraz, nie wiem jakie, bo nie chcę mówić większe, po prostu przyjemne, daje szansę korzystania z tego i olbrzymią satysfakcję, ja to tak widzę. Tak. Ja przez chwilę sobie pomyślałam, jak powiedziałaś Agata, że sobie nie wyobrażasz takiej relacji, która byłaby bez, znaczy zawodowa, ale bez relacji osobistej. I przez chwilę mi przeleciała taka wizja, że miałybyśmy być jak takie panie z centrum szkoleniowego, które organizują warsztaty, nie? Ale nie są w relacji osobistej. I jak pomyślałam o tych różnych akcjach, które żeśmy przechodziły razem w trakcie organizacji, Jezu, to by był jakiś koszmar, nie? No myślę sobie, że poziom wsparcia też w takich momentach, ale też tego, że ja czuję, że ja sobie mogę pozwolić na absolutną prawdziwość, że kiedy się boję, to się boję i nie muszę tego ukrywać, nie? Że kiedy jestem zdenerwowana, to mogę być zdenerwowana przy tobie i nie muszę tego ukrywać, nie? Więc to jest rzeczywiście tak, jak Agata mówisz, że to jest po prostu gestaltowskie, nie? Takie w prawdzie momentu. Wprawdzie w chwili, nawet kiedy jest trudno, bo to nie jest tak, że to jest jakaś idylla, nie jest, jest różnie, nie? Ale jest prawdziwie i dla mnie to jest jakoś niebotycznie cenne, nie? Że to jest prawdziwe. To rzeczywiście trochę odchodzę od pytań, bo ciekawię się tym, co mówicie, czyli pozostaję w konwencji tu i teraz, mam nadzieję, że, bo mnie zaciekawiły te takie. Po pierwsze to fajnie słyszeć, że to tak właśnie rzeczywiście idziecie za tym, co wam się pojawia, na co jest teraz zapotrzebowanie, nie? I was, jak czujecie, że pole odpowie, a te takie momenty, takie najbardziej jakieś najfajniejsze w tym waszej współpracy, ale też najbardziej, jak to powiedzieć, takie pełne wyzwań, najtrudniejsze. Jak, to jeszcze jak o tym mogłybyście, jakie wam przychodzą, jeśli możecie coś powiedzieć, się podzielić? Ja chętnie się podzielę, mam nadzieję, Aguś, że nie będziesz miała nic przeciwko, bo myśmy miały taki moment kryzysu. To był taki moment, kiedy naprawdę było trudno. Trudno nam było zebrać grupy, wiesz, musiałyśmy odwoływać różne warsztaty, co jest zawsze przykre, nie? I jedna rzecz, którą lubię, że my mamy Bogu dzięki zamiennie nastroje. Wiesz, że kiedy ja spadam w dół, to Agata ma nie martw się, to jest taki moment, będzie lepiej, a potem się tym wymieniamy, nie? Natomiast to też, co było dla mnie bardzo cenne, to, że myśmy też sięgnęły po pomoc, nie? Że jak przyszedł taki moment, że naprawdę byłyśmy obie w takim kurna,
tego jest tyle w Polsce, bo rzeczywiście jest cud pod tym względem. No teraz to się zatrzymało wszystko, nie? Natomiast urodzaj warsztatów i szkoleń dla psychoterapeutów jest gigantyczny. Jest tak bardzo w czym wybierać, że no to jest oczywiste, że też jesteśmy w jakimś sensie w konkurencji z różnymi ludźmi, bo nie da się być na każdym warsztacie, nie? I pamiętam, że jak przyszedł taki właśnie ciężki moment, że obie miałyśmy takie, ja pituję, co to będzie w ogóle, to żeśmy się zwróciły do pomocy, mamy taką zaprzyjaźnioną coacherkę Olę Stankiewicz, która nas wtedy wsparła niemożebnie po prostu. I ja o tym myślę, że to był jakiś kolejny etap. Nie? On cały czas owocuje, nie? On cały czas pracuje, te sprawy wypracowane z Olą przez ileś tam sesji, przez ileś miesięcy, rzeczywiście cały czas są w nas. Nie? Tak, tak. I że to był, ja tak o tym sobie myślę, jak my czasami mówimy, nie, w gestalcie, że jest coś takiego, że też jest relacja, nie dwie osoby, tylko to, co jest pomiędzy nimi. Nie, że ja miałam rzeczywiście poczucie wtedy, że ECG też jest takim rodzajem relacji, nie? Też naszej. W związku z czym ten coaching był po prostu, dotykał naprawdę sedna. Nie? Też nas obu, tego co między nami. Fascynujące to było dla mnie. Z takiego, no właśnie z takiego punktu widzenia, że z jednej strony to jest też rodzaj firmy, tak? To jest rodzaj naszej pracy, też zarobkowej. Nie? Można byłoby na to też tak patrzeć. Ale z drugiej strony to się tak przenikało niesamowicie z rozwojem osobistym i też rozwojem właśnie ECG, które jest pomiędzy nami, nie? Jest jakąś wspólnotą naszą. No to fascynujące to. No. Ja to, co lubię bardzo i to, co wypracowałyśmy dla siebie, to to, że pracujemy razem w piątki. I to jest nasz dzień. Kiedy, czyli to nie jest tylko tak, że łapiemy się na telefon gdzieś, jak jest jakaś sprawa do załatwienia, tylko jakby w ramach tego, tych kilku lat pracy wypracowałyśmy właśnie ten piątek, który jest nasz, ale który też jest jakąś wspólną kawą, wspólnym ciastkiem, wspólnym obiadem. Staramy się spotykać u nas na Dowborczyków, ale jak nie ma ku temu, to w domu. Natomiast to jest bardzo, bardzo przyjemne i właśnie ten przepływ, ta wzajemna mobilizacja, popracowanie razem nad pomysłami. Bardzo, bardzo to lubię. Ja nie wiem dlaczego, ale przyszła mi taka, wiesz, jak pytałaś różne momenty, ty Monika pomyślałaś tak globalnie, a mnie przyszła taka historia jakby takiego kryzysu, bardzo takiego chwilowego, kiedy miałyśmy umówiony w warsztat i w zasadzie na tydzień przed okazało się, że nie zarezerwowałyśmy hotelu dla prowadzącego, a był to weekend z Festiwalem Światła w Łodzi, w związku z czym były takie chwile grozy i naprawdę, natomiast ja to pamiętam, nie było żadnego hotelu. Ani jakiś Andels, nic nie wchodziło w grę, po prostu wszystko było na full zajęte. I po prostu niosę w pamięci ten rodzaj wsparcia, taki, który sobie dawałyśmy, że jakoś to będzie. Nie pretensji, nie rozliczania, tylko tego, że no dobra, to naprawdę byłyśmy już na etapie, która da mu swój pokój i zrobi mu śniadanie w domu. I to jest dla mnie taka no, humorystyczna trochę historia. Dobrze się skończyła, bo na rogatkach Łodzi znalazł się. Pokój wolny, no. Tak, to prawda. To mi tak jeszcze, bo cały czas mam to w myślach, że jesteśmy w Łodzi wszystkie i to tak fajnie, bo teraz jak patrzymy tam gdzieś przez okno, no to widzimy tą samą i pogodę i jakoś tak no, jakoś jestem, jakkolwiek to zabrzmi, ale tak się cieszę, że jesteście z Łodzi i robi się takie rzeczy. Jeszcze sama nie byłam, ale tak dobrze się słucha też o waszej współpracy i też dzięki Monika za podzielenie się właśnie tym, co tak trudne jest dla współpracy, jak pojmuję współpracę, że jest jakiś kryzys, no i dobra, oddajemy to komuś, nie? Przyznajemy się, że okej, tutaj jesteśmy w czymś, no, potrzebujemy jakiejś siły z zewnątrz. To fajnie, fajna historia. No okej, to teraz troszkę może was, że tak powiem, rozdzielę, bo tak bym chciała popytać o was właśnie, jak mówiłam jeszcze przed nagraniem, o was jako o humans, o ludzi. I
Czy jeśli każda z Was mogłaby coś o sobie powiedzieć, tak o swoich cechach, o swoich pasjach, zainteresowaniach, to bardzo chętnie posłucham. Aguś, to teraz ja Ci oddam pierwszeństwo. A, okej, okay, dobra. Tak zanim mówiłyśmy obie, żeby zebrać myśli. Trudniej chyba o sobie, dla mnie. O sobie jako o człowieku, o swoich cechach, pasjach, zainteresowaniach. O rety. No ja czuję, że jestem bardzo, jakby mam mówić o sobie, to czuję, że jestem zmiennością, ale w takim sensie, że naprawdę jak spojrzę na 20 lat wstecz i to, gdzie jestem teraz, mam 44 lata, to jest coś nieprawdopodobnego dla mnie. To, jaką ja podróż przebyłam osobistą. Dzisiaj w ogóle miałam taką refleksję, rano jakoś siedziałam, to było takie, nie wiem, przyszła do mnie taka myśl. Myślałam o swoich dzieciach i o tym, czego im nie pokazałam, bo są już za duże, a co dopiero teraz jest moją rzeczywistością. I myślałam właśnie o tym, że ponieważ tak późno znalazłam różne rzeczy, można powiedzieć, tak późno w stosunku, to nie miałam szansy im czegoś tam pokazać. I tak właśnie pomyślałam o tym, że ważne jest, żeby jak najmoże wcześniej porządkować swój świat, żeby dać coś więcej. No ja czuję, że mój świat jest uporządkowany, że mam dzieci, mam syna, który już ze mną nie mieszka, mam córkę 17-letnią, która też już się swoimi ścieżkami. Doczekałam się szczęśliwego bardzo związku, ale tak, doczekałam się i jakby pracą, myślę, nad sobą też odważyłam się po prostu na różne zmiany. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak myślę o pasjach, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to żeglarstwo. I gdybym mogła się zapakować dzisiaj i wyjechać, to bym pojechała na łódkę, na Mazury czy gdzieś dalej. Mam też nadzieję, że to kiedyś jeszcze, to jest jakby taka właśnie kwestia przyszłości, to mam nadzieję, że to będzie kiedyś moja przyszłość większa. To jest jakaś historia taka w ogóle ogólnorodzinna, bo to była pasja mojej mamy, której nigdy nie przekazała nam, ponieważ to była jej pasja studencka. Ja to odkryłam, nie wiem, 10 lat temu, ale też nie na taką skalę dużą, więc też nie pokazałam tego nikomu z mojej rodziny. Moja córka odkryła żeglarstwo 3 lata temu zupełnie niezależnie, a ja od 1,5 roku jestem z żeglarzem, bo pojechałam na kurs i poznałam sternika. Tu się po prostu zakochałam. Więc to jest tak, to jest moja pasja. Zdecydowanie chciałabym z nią coś kiedyś połączyć. Bardzo lubię tańczyć. I to jest z kolei coś, co mnie łączy z Moniką bardzo. I ona znowu pokazała mi zupełnie inną formę, bo no, też mamy coś wspólnego, bo tańczyłyśmy obie jako nastolatki w zespołach zupełnie innych, tak? Takiego tańca współczesnego, mamy to swoje nastoletnie doświadczenie. Ja gdzieś ten taniec przez moje życie się przeplatał, ale bardzo był taki właśnie ustrukturyzowany, kroki, choreografia. I Monika pokazała mi Movement Medicine, które jest dla mnie naprawdę... No nie powiedziałabym, że jest w ogóle taką pasją jak dla Ciebie, Monika, natomiast jest czymś, co myślę, że będzie w moim życiu, bo czymś bardzo, bardzo ważnym. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć, co byś chciała, bo... Nie, super. Ja satysfakcjonowana. Słucham, jest okej. Okay. Dzięki. No to mam nadzieję, moja, że pozbierałaś myśli. Pozbierałam, nawet się jakoś tak owinęłam wokół jednego słowa, od którego zaczęłaś i ono tak mi zagrało mocno, bo powiedziałaś, że jesteś zmiennością, a mnie przychodzi coś takiego, że ja jestem w drodze. Ja po prostu mam takie poczucie od momentu, od którego jakoś zaczęłam siebie odkrywać, tak na różnych poziomach, nie? Ale myślę, że gdzieś się to od duchowości najbardziej zaczęło. To mam poczucie, że jestem w notorycznej drodze i zmianie w sensie rozwoju, nie? I to jest coś, co wydaje mi się w ogóle fascynujące w życiu.
że czasem się łapię na takiej myśli, że ja bym się nie chciała wrócić do tyłu w żaden okres, bo każdy następny jest lepszy w takim znaczeniu, że po prostu ja jestem jakoś, nie wiem, bliżej siebie, jestem inna. Chociaż czasem jest mi trudno, bo ja jestem strasznym wrażliwcem, w związku z czym czasem mam wrażenie, że dotyka mnie bardzo dużo rzeczy i wszystko przeżywam mocniej. No ale też się jakoś uczę właśnie o opieki nad sobą w tym, nie? Więc to jest chyba dla mnie jakoś taka bardzo, bardzo ważna rzecz, nie? Że ja rzeczywiście mam poczucie, że życie jest po prostu drogą i rozwojem i ta moja droga podoba mi się coraz bardziej. I tak jak Agata powiedziałaś, na niej taniec jest czymś niebotycznie ważnym, bo ja też zaczęłam tańczyć dosyć wcześniej i późno, no to zależy jak się na to popatrzy. Natomiast od 16 roku życia to towarzyszy mi notorycznie i na początku mi towarzyszyło dokładnie jakoś tak jak tobie, czyli w formie struktury, choreografii i takiej nauki w pewnym sensie. A później, kiedy miałam 23 lata, odkryłam najpierw 5 rytmów, a później jak powstało Movement Medicine, to Movement Medicine i to było dla mnie w ogóle... To było dla mnie jak cud. Ja poczułam, jakbym wróciła do domu, nie? Ponieważ to łączyło wszystko, co było dla mnie ważne. I jakiś aspekt duchowości, i ruch, i taniec, i muzykę, i relacje. No i ta podróż już trwa dosyć długo. Intensyfikuje się trochę z czasem. I też jest dla mnie taką formą właśnie rozwoju, nie? Więc jest czymś niesamowicie ważnym. Ale też mówiłaś, Agata, o rodzinie. I no ja też mam rodzinę, mam męża, dwójkę dzieci, dwóch synów i myślę sobie, że to też jest jakaś bardzo ważna część mojej drogi i mojego rozwoju. No, teraz tak mówię do was i sobie uświadamiam, że właściwie wszystko, co się dzieje, w jakiś sposób mnie rozwija i to mnie też cieszy, nie? Że tak jest. Chociaż czasami jest bardzo z tym trudno. Nie? Czasem mam taką myśl, jak się tak na chwilę zatrzymać, nie? Nie przyjmować różnych spraw. Zrobić sobie taki urlop od takiego myślenia, nie? Czy analizowania różnych rzeczy. A myślę sobie, że na długo bym tak nie wytrzymała. A jak to, trochę już zaczęłyście mówić wcześniej, a jak ten gestalt zaczęłyście, jak to poznałyście? Trochę usłyszałam od ciebie, Agata, ale też chętnie jeszcze, jak chcesz to uszczegółowić, to opowiedz, jak trafiłyście, no właśnie, jak się zjawił w waszym życiu. Ja sobie myślę, że trochę w moim przypadkiem, chociaż nie wierzę w przypadki, nie? Natomiast to był taki moment w moim życiu, kiedy ja odchodziłam z jednego stowarzyszenia, w którym pracowałam po studiach razem z moją przyjaciółką i wtedy byłam tylko po psychologii i powstał taki pomysł, żeby jednak zrobić jakąś szkołę psychoterapii, bo zajmowałam się psychoterapią, ale absolutnie byłam bez jakiegoś takiego konkretnego wykształcenia w tym, nie? I pamiętam taki moment, że szłyśmy gdzieś ulicą z Kingą i ona mówi do mnie, wiesz, tak przeglądałam internet, przeglądałam i znalazłam taką szkołę gestalt, ja bym tam chciała pójść, może ty też chcesz, nie? I ja tak pomyślałam sobie, no, czemu nie, nie? Pójdę, co mi szkodzi, nie? A prawdę mówiąc, za wiele o tym gestalcie nie wiedziałam wtedy, nie? A o co to chodzi? I zaczęłam w Krakowie, pojechałam do, wcześniej to było ITG, na staż. No i po prostu to było kolejne takie doświadczenie dla mnie pod tytułem aha, jestem w domu. Nie? W takim znaczeniu, że naprawdę to, co gestalt niesie za sobą, nie jest bardzo bliskie. Ja czuję, że to jest dla mnie takie ucieleśnione bardzo mocno. I właściwie tak się zaczęło, tak się śmiałam, że to się zaczęły dwie rzeczy naraz, bo ja zaczęłam staż i się okazało, że jestem w ciąży drugiej. W związku z czym przez cały staż razem ze mną rósł mój drugi syn. Później jak on się urodził, to ponieważ wszystkie szkoły gestalt były tylko w Krakowie, więc ja musiałam zrobić półtora roku przerwy. A później poszłam już do szkoły Zosi Pierzchały na 3 lata i tam to się kontynuowało.
Nie? To tak było u mnie z gestaltem. Dzięki. Ojejku, przepraszam. Nie wiem, co to. Bardzo przepraszam. U mnie, no tak jak powiedziałam, rzeczywiście był to przypadek, ale niezmiernie się cieszę, Monika, jak powiedziałaś, że też to taka historia, bo ja tak mówię, jest, przecież to tak trochę dziwnie, no pójdę na ten gestalt, a nie wiem, co to jest, tak? Ja wtedy w ogóle miałam taki epizod w życiu, prowadziłam kawiarnię i nie miałam żadnego, dosłownie żadnego doświadczenia z rozwojem osobistym, żadnej własnej terapii, żadnych warsztatów, nic. I pojechałam na staż gestaltowski, zostałam rzucona na 5-dniowy trening i wróciłam po prostu, myślę, że oprócz fascynacji to z przerażeniem. Było to naprawdę bardzo mocne doświadczenie. Myślę, że przez długi czas się gestaltu bałam w jakiś sposób, ale to szło w parze właśnie z moim osobistym rozwojem i czuję, że go cały czas odkrywam po swojemu. Odkrywam gestalt, bardzo korzystam z tych doświadczeń warsztatowych, które sobie same jakby organizujemy, tak? I to są dla mnie bardzo ważne spotkania, móc doświadczać właśnie gestaltystów w różnym wieku, z różnych kultur, z różnych środowisk i poznawać, jaka jest różnorodność w tym. I to tworzenie tej wyjątkowości sytuacji. Naprawdę, jest po prostu tak mniej ram, więcej swobody i korzystania z tego, co tu jest, tu i teraz. Więc cały czas gestalt doswajam, ale coraz bardziej czuję, że on jest we mnie, na pewno. Tak. To jest bardzo przyjemne uczucie. To tak tylko dopytam, czyli później po tym rzuceniu na głęboką wodę, tak jak mówisz, to później szkołę robiłaś od razu, czy też miałaś trochę przerwy, takie jak na przykład Monika? Zrobiłam staż i robiłam od razu szkołę, znaczy fakt, że to był taki, zrobiłam staż i ten staż był naprawdę bardzo, on się bardzo zbiegł w czasie z takim ważnym momentem w moim życiu, takim osobistym i bardzo mi pomógł, tak, więc, a ponieważ też się to wiązało z tym, że już byłam w wieku, kiedy bardzo potrzebowałam jakiegoś rozwoju zawodowego i potrzebowałam stanąć właśnie na własnych nogach, to ta szkoła była trochę, może nieświadomym wyborem, takim dla siebie, ale wyborem, dobra, zrób to, miej skończone, pracuj, więc wtedy było, nie ukrywam, pewnie trochę takich elementów, ale zrobiłam tak od razu. Sobie myślę, bo mówicie o przypadku, bo ja też w sumie bym tak powiedziała, bo ja to zaczęłam od terapii, no nie? W sensie takim, że poszłam na terapię akurat do kogoś, kto pracował w tym nurcie, a ja w ogóle nie wiedziałam, co to psychoterapia, jak się różni od psychologii, bo ja po prostu mam wykształcenie socjologiczne i tylko wykształcenie socjologiczne. I jeszcze dla mnie odróżnienie tego, jeszcze jakiś gestalt, to też tak jak opowiadacie, bardzo bardzo, bardzo podobnie. No, więc jakoś mi się spodobało tak od tej strony też jako od strony klientki, ale zmierzam do tego, że właśnie chcę się powiedzieć przypadek, ale pewnie właśnie ty, Agata, powiedziałaś coś nieświadomego, że coś takiego jednak właśnie w tym polu, że i naszych potrzeb, tak jak mówisz, Monika, że no właśnie odkryłaś tam, że to jest ten świat, to jest, to, tak sparafrazuję, nie? Że to jest to, co było w tobie, czy jest i że ten gestalt to naprawdę odpowiada temu, to w tym sensie pewnie nie przypadkiem, jak się czasami nad tym nie zastanawiam, że to właśnie, ale tak, ale to zabawne są te takie sytuacje. Dla mnie bardzo wspierające, naprawdę, bardzo się cieszę, że są podobne historie. Nie? Tak. A kto tak właśnie miał na Was taki wpływ, tak zaczynając, kto, może co, tak miał na Was wpływ, bo dużo rzeczy się w Waszym życiu, jak rozumiem teraz, jak rozmawiamy, działo, różnorodnych zmian, jak Ty, Agata, wspominasz, ale też cały czas na drodze, Monika, to właśnie, kto miał taki, komu byście przypisały taki bardzo duży wpływ, czemu i jak się do tego ma też gestalt, czy się jakoś ma, nie, na tej waszej drodze, kim jesteście, jakie jesteście, o.
A pytasz o ludzi? Też pytam o ludzi, tak. To jest strasznie trudne pytanie. Tak dużo ludzi przychodzi do głowy w ogóle od razu. Ale to w ogóle tak się uśmiecham, bo ostatnio miałam okazję brać udział w takim programie, gdzie jednym z zadań takich rozwojowych było wypisz 50 osób, które wpłynęły na ciebie w życiu. Które miały znaczenie, nie? I pamiętam, że jak przeczytałam 50, to mówię, no chyba na głowę upadli, gdzie ja znajdę 50 osób, nie? Po czym jak zaczęłam pisać, to zatrzymałam się na 98 tylko dlatego, że już nie miałam czasu, nie? I to jak pytasz Kamila o tych ludzi, to kurczę, to jest strasznie trudne jakoś wybrać. Chociaż rzeczywiście chyba są takie osoby znaczące, może bardziej wyraźne. Nie wiem. Ale to pytanie jest bardziej dla ciebie takie zawodowo, psychoterapeutycznie, czy życiowo w ogóle? Życiowo w ogóle. No, życiowo w ogóle. To jakbym tak miała, potrzebuję jakiegoś porządek sobie zrobić w głowie, w sensie obszarów, bo wtedy mnie jest łatwiej, nie? No to na pewno myślę o mojej mamie i moim dziadku, nie? Tak rodzinnie, że to są takie dwie osoby po prostu, że myślę, takie filary, nie? W takim znaczeniu, że naprawdę mieli wpływ. Różnoraki, w sensie doświadczenia, ale mieli, olbrzymi. Że na pewno oni. Myślę sobie, że też takie osoby, których nie znam na przykład, ale pamiętam, że dla mnie, jak miałam właśnie jakieś, nie wiem, 16 lat, przeczytałam książkę Shirley MacLaine, Tańcząc w świetle. I to była książka, która mi zrobiła rewolucję w głowie i w życiu. Więc ja jestem tej kobiecie niezmiernie wdzięczna, bo ona naprawdę otworzyła mnie jakoś bardzo na inny rodzaj myślenia, postrzegania i duchowości, i życia w ogóle, nie? Więc to, chociaż nie znam, to wpływ miała naprawdę olbrzymi na mnie. To na pewno. Aguś, przychodzi ci coś do głowy, ja będę kombinować dalej. Kombinuj, natomiast ja sobie myślę, że ja nie mam odwagi w ogóle zacząć wymieniać i sobie od razu, jak w takiej sytuacji przychodzi mi do głowy scena z pierwszego odcinka Bridget Jones, kiedy ona na tym jakimś tam spotkaniu dla autorów zaczyna wymieniać i potem się już tak zapętla, że bo cały czas widzi, że o kimś zapomina. I bardzo bym nie chciała w tą pułapkę wpaść. A czuję, nie chcę jakoś kogoś, nie mam kogoś takiego, kogo bym wyróżniła, a tych osób jest bardzo dużo i mam takie wrażenie, i teraz mi przyszła taka myśl, że te osoby się cały czas pojawiają. Na przykład teraz pomyślałam o tym, że dużą inspiracją jest dla mnie moja siostrzenica, która ma 1,5 roku, a ja tak dawno nie miałam kontaktu z małymi dziećmi. Moje dzieci tak dawno temu były małe, zupełnie był to inny poziom mojej świadomości, że jak patrzę na jej ufność, jej spontaniczność, jej zdecydowane nie na przykład, sprzeciw, proste i różne rzeczy, to widzę ją zupełnie inaczej niż kiedyś małe dzieci, więc mam takie wrażenie, że ci ludzie po prostu cały czas są, którzy na mnie wpływają i nie mam odwagi wymieniać kogoś, kto byłby. Oczywiście różne osoby się pojawiają w głowie, ale zostawię je dla siebie po prostu. Jak teraz to mówisz, to sobie myślę, że ta lista się nie kończy, to byśmy mogli sobie nagadać i gadać, gadać, nie? Naprawdę. Bardzo dużo. A też, ja nie wiem jak ty masz, Agata, ale do mnie dociera, jaką jestem szczęściarą w kontekście właśnie możliwości spotkania różnych ciekawych ludzi z pracy. Nie? Że to, że my zapraszamy różne osoby, daje nam po prostu niebotyczną możliwość kontaktu z takimi osobami. Nie? I to jest fascynujące. No. Fajnie, fajne odpowiedzi. Tak widziałam, że właśnie taka cisza, tak się zaciekawiłam bardzo, ale no, tak
pewnie coś właśnie mówi tak o was, właśnie dokładnie tak jak to zaczęłyście mówić. Fajne. No a w gestalcie już samym, ale i w szkoleniu, w tym 3-4-letnim i teraz w waszej pracy i w waszej wspólnej działalności, to jakoś się zmienia wasze zainteresowanie, obszary gestaltu, które was ciekawią? Czy cały czas rozwijacie się w czymś jednym? Co was tak w gestalcie tak ciekawi? Czy to się zmienia? To też takie moje pytanie. W praktyce, w teorii, co tam chcecie? To... Ja czuję, że w dużym stopniu byłam zamieszana, że szkoła, którą robiłam, no Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, jednak sam sobie w nazwie ma to, że ten gestalt nie jest czysty. Aha. I ja to tak jakby, nie wiem, może teraz jakieś straszne słowa mówię, ale ja czuję, że ja czułam jakiś rodzaj zamieszania i niejasności. Zresztą no, wydaje mi się, że gestalt jest... No właśnie, na ile gestalt jest ustrukturyzowany i na ile się go można nauczyć, a na ile go się po prostu czuje. To jest takie moje pytanie. I to, co dla mnie jest teraz jakby najbardziej chyba fascynujące, ale trudne, i to w ogóle jest takie słowo, które do nas cały czas wraca z racji na tłumaczenie jakichś artykułów, to jest słowo pomiędzy, in between. To, co się wydarza pomiędzy, to, co się wydarza w relacji. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące, ale najtrudniejsze. Czyli jak korzystać z tego, co się dzieje w relacji na rzecz drugiej osoby, jak z tego czytać, jak to rozpoznawać. I właśnie w tym tu i teraz. To jest... Pamiętam, jak mój szef, dawny psycholog kliniczny, jak powiedziałam, że idę na gestalt, to powiedział: oj, to Rolls Royce wśród podejść psychoterapeutycznych. Naprawdę? To nie widzę. Ja się tak zastanawiam nad tym pytaniem i myślę sobie, że tak na ten moment, jeżeli chodzi o formę pracy, to jestem najbardziej zaangażowana w taką terapię indywidualną. I rzeczywiście na tą chwilę nie sięgam gdzie indziej. Nie? To najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o obszary, o tematykę, to raz to, co ty, Agata, mówisz, co jest też dla mnie fascynujące, to, co się dzieje. Natomiast ja jestem, jakoś czuję, że zakochana coraz bardziej w tym aspekcie pola, tego paradygmatu sytuacji, nie? Tego, co teraz jest właściwie, znaczy trudno powiedzieć, czy nowe, bo to jest przecież u samej podstawy. Natomiast myślę sobie, że to, co się teraz dzieje w ogóle, co się teraz w ogóle dzieje teoretycznie w gestalcie, no to też wynosi to w trochę inny poziom. Nie? Ja jestem tym jakoś zafascynowana, tym podejściem, że jesteśmy w jakimś sensie zanurzeni z klientem w sytuacji, która nami pracuje, nie? W jakiś sposób. I ten aspekt takiego poddania się, otworzenia się na to pole i pozwolenia mu właśnie na tą pracę, na to, żeby poruszało proces, jest dla mnie fascynujący i jednocześnie jakoś okropnie trudny, nie? W takim sensie, że to naprawdę wymaga jakiegoś poddania się, otworzenia i gigantycznego ryzyka, nie? Że się zanurzam w coś, czego nie wiem. Nie? Więc ja jakoś tak ostatnio to mnie bardzo przyciąga. Bardzo. Też pewnie ze względu na to, z kim mamy kontakty takie zawodowe. Nie? Pracowałyśmy ostatnio z Janem Rubalem, który jest absolutnie w tym kierunku, więc czuję, że no, dałam się, wciąga mnie to.
że sobie tak pozwolę i tak właśnie widać trochę w tej rozmowie, nie wiem, ta wasza relacja pozwala wam na takie ryzykowanie i poddawanie się, wiecie, bo ludzie ode mnie różnie, no, czasami wymagają pytań, chcą mnie, albo tak, no, to właśnie takie poddawanie się jest trudne bardzo, no. Sama nie wiem, jak ja bym w takiej sytuacji, czy bym poszła tak na żywioł, a tak idziecie i właśnie, a jednocześnie nie wpadacie na główkę, tylko tak rozmawiacie, nie wiem, no tak bardzo dobrze się na to patrzy. Sobie tak pozwolę tutaj. No a jeszcze takie mam pytanie o gestalt. Czy czujecie się w jakiejś wspólnocie gestaltowej? To jest jeszcze takie dla mnie pytanie. I jaka to by była? Czy z jakiejś społeczności gestaltowej częścią? Jakoś? Na pewno czuję się częścią, zwłaszcza w sytuacjach właśnie, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie i to jest coś nieprawdopodobnie przyjemnego, jak przyjeżdżają właśnie na warsztaty, czy to prowadzący, czy uczestniczcy i ja mogę doświadczać tego środowiska, które jest życzliwe z założenia, które jest wybaczające, które jest rozumiejące, współpracujące, otwarte. To są w ogóle jakieś nieprawdopodobne wartości. Nie wiem, nie mam innych zawodowo, tak, ale wyobrażam sobie, że nie zawsze tak musi być. I to jest, tak, to jest dla mnie wartość. Nie spotkałam się, Monika, chyba się obie nie spotkałyśmy, prawda, z czymś, z jakimś rodzajem, ani wśród prowadzących, ani wśród osób, które do nas przyjeżdżają, z jakimś rodzajem, nie wiem, usztywnienia, niechęci. Ja pamiętam taką jedną sytuację na samym początku, jak zaczęłyśmy, a to jest jedna jednostkowa, która pamiętam była dla mnie po prostu bardzo trudna. Bardzo. Natomiast tak, to mam dokładnie takie odczucie jak ty, Agata, że to jest, że możliwość udziału w tych warsztatach jest też poczuciem właśnie społeczności, bo ja też sobie myślę o tym, że Facebook teraz robi coś takiego, nie? Na Facebooku mamy te grupy gestaltowskie różnego rodzaju, czy psychoterapeutyczne. I to jest w ogóle dla mnie zawsze bardzo przyjemne, jak najpierw mam ludzi oswojonych tą ikonką, nie? Widzę jakiś kawałek twarzy, widzę zdjęcia na tych grupach, czytam, co piszą, do jednych mi bliżej, do drugich mi dalej i potem nagle okazuje się, że się spotykamy w jakiejś przestrzeni wspólnej i ja widzę tego człowieka na żywo, mogę go poczuć i to jest po prostu naprawdę super doświadczenie, a moment, w którym, tak jak ostatnio, no właśnie jak był warsztat z Janem Rubalem, on był dla 30 osób i nagle się okazało, że pierwszego dnia większość osób, które wchodzą przez drzwi, to są osoby nam znajome i witamy się po prostu uściskiem, radością, że się widzimy. I to jest właśnie wtedy poczucie tej niesamowitej wspólnoty, bo przecież na co dzień nie jesteśmy w takim kontakcie. Nie wiem, nie piszemy do siebie, nie mailujemy, nie dzwonimy. Ale myślę, że to jest też specyfika naszej pracy i też tego podejścia, że jakby w codzienności, to nie są relacje zażyłe, to nie są relacje bliskie w takim kontekście, że wiemy co u nas, nie? Dzwonimy do siebie, jesteśmy w kontakcie, ale na jakimś poziomie, dla mnie takim rdzeniowym wręcz, jest ten rodzaj bliskości, nie? Bo części z tych osób towarzyszyłam w tak intymnych przeżyciach, bądź oni mnie towarzyszyli w tak intymnych przeżyciach w trakcie warsztatów, w trakcie treningów, że to jest jakiś w ogóle inny poziom bliskości dla mnie. Nie? I kiedy ci ludzie wchodzą, albo ja gdzieś jadę i się widzimy, i się witamy, to się dla mnie otwiera znowu, nie? Że jesteśmy w tej przestrzeni takiej prawdy, założenia, że możemy być ze sobą, tak jak jesteśmy na ten czas, kiedy się spotykamy i w tym czuję wspólnotę bardzo, naprawdę. Ja właśnie myślę też o tym, to jest to, co ty często, Monika, podkreślasz, że gestalt nie da się go jakby uprawiać tylko w gabinecie, nie? Że to jest filozofia życia, że to jest coś, co po prostu cię tworzy, że to nie jest zbiór technik, które stosujesz przez godzinę sesji, tylko że to jesteś ty. I myślę, że to właśnie mamy okazję doświadczać w tej wspólnotowości dzięki temu, tak sobie ja to widzę.
Ale jednocześnie, jak pytasz, Kamila, o tą właśnie, czy czujemy się wspólnotą, jakąś jednością, to ja mówię tak i się z tego cieszę, czerpię z tego wartość, a z drugiej strony mam coś takiego, ale ja bardzo nie chcę czuć się jakaś, bardzo chciałabym, żeby te różne podejścia terapeutyczne, różne grupy, żeby bardziej od siebie czerpały, niż rywalizowały, niż szukały przewagi. Jestem naprawdę zdania, że możemy się bardzo dużo od siebie nauczyć i z tą życzliwością, z ciekawością i z życzliwością po prostu dla siebie. Ja zawsze też, wiecie co, myślę, że to jest jakaś też cecha gestaltu, otwartość, sięganie. Przecież kurczę, no my mamy w korzeniach teoretycznych mnóstwo różnych rzeczy. To nie jest pojedyncza ścieżka, nie? Gdzieś pamiętam, w szkole dostałam kiedyś takie taki wydruk, gdzie były właśnie te korzenie gestaltu i to było w formie drzewa zrobione. I po prostu ilość tych odnóg, z których to wyrosło, była niesamowita. I dla mnie to jest właśnie wielkie bogactwo tego podejścia, nie? Że ja nie czuję, żebym nie mogła z tego korzystać. I czasem mam takie rozmyślania, że przecież korzystam z tak różnych rzeczy. I czy to znaczy, że ja jestem gestaltystką, czy ja nie jestem gestaltystką? Ja, że czasem mam takie wątpliwości, kiedy sięgam do innych narzędzi. Nie? A potem sobie myślę, kurczę, no przecież to jest też właśnie bogactwo tego podejścia. Czerp. Nie? Czerp na rzecz klienta, czerp na rzecz relacji. Nie? Tak, zgadzam się z Tobą, Agu, że absolutnie to jest wartość gigantyczna. Nie w wojnie, nie w konflikcie, nie w konkurencji, nie? Tylko w takim wspólnym rozwijaniu. No okej, okay. To myślę, że to możemy uznać za ostatnie pytanie. Jak Wam jest, jak się czujecie teraz, jak już wszystkie pytania zostały rzucone na stół? Bardzo to było miłe doświadczenie, naprawdę. Tak. No właśnie takie kryształtowskie, nie? Że się mogło rozwijać, że nie było sztywne. Tak czułam, jak się, wiesz, rozluźniam i rozpuszczam z każdym słowem, nie? Więc to było bardzo przyjemne. Dzięki, Kamila, bo to naprawdę, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie w ogóle rozmawianie o tym też jest takie przyjemne, nie? I też uświadamia mi dużo nowych rzeczy, pomaga mi sobie ponazywać, także to, o, dziękuję bardzo, to było fajne. Tak, dla mnie też. Zresztą kolejną rozmową tak się tak do mnie dochodzi, z jakich powodów to robię, z jakich powodów, które sobie do końca nie nazywałam, odsłaniają się nowe. Nie tak już umiem to wszystko tak uporządkować sobie, ale tak, ale na pewno było mi bardzo przyjemnie i cieszę się, że Cię poznałam też, Agata. Ja również się cieszę. No dobrze, no to dziękuję Wam serdecznie w takim razie. Tutaj się już, aha, no tak, no to no, mam nadzieję. Dziękujemy. Życzę, w sensie tak, wiecie, z centrum i no i do zobaczenia być może gdzieś tam. I, no, powodzenia z projektem na ciąg dalszy. Będziemy, chętnie będę obserwować i słucham, jak no właśnie, bo to właściwie wiecie, o, dzisiaj to będziemy jakoś, nie wiem, na pewno gdzieś to się, no chcemy to jakoś, żeby już na YouTubie, jak wejdziecie na stronę, no to na stronie jest link do YouTube'a, tego kanału dokładnie dedykowanego i tam już się pokażą te pierwsze nagrania. To jest taka data dzisiaj i my dzisiaj też mamy 1 maja. Dobra data. No to... Pozdrawiam bardzo. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Do zobaczenia. Pa. Idziemy na Skype'a?